To jest lutnia arabska. Nasza lutnia jest tak jakby potomkiem tej lutni arabskiej. Ta lutnia była pierwsza. No i dopiero tam w średniowieczu przyszedł ten instrument właśnie z krajów arabskich do nas. No i później zmienił formę trochę. A to jest taka oryginalna wersja. Do tej pory jest używana w krajach arabskich. Trochę się różni, bo jest inny kształt pudła, jest krótsza szyjka niż w większości tych europejskich lutni. Proporcje są inne, więc dźwięk jest też trochę inny. Poza tym gra się używając piórka, a europejskie są grane palcami. Ten egzemplarz został zbudowany przeze mnie tutaj w Warszawie. Akurat tą odtwarzałem, wymiary wziąłem z lutni, właśnie z udu mojego znajomego, wymiary, a zdjęcia miałem z internetu. A to jest tradycyjny wzór którejś z rodzin, nie pamiętam nazwisk w tej chwili, ale jednej z rodzin, która tradycyjnie od wielu pokoleń robi lutnie. I to tak jakby wygląd, wzór tej mozaiki, to jest ich jak gdyby pieczęć. Bo na przykład rozeta tutaj w tej lutni nie jest arabska, tylko to jest europejska rozeta. To jest, się nazywa węzeł Leonarda. Taki wzór i to jest tradycyjny dla europejskich lutni. Tak naprawdę jest moją lutnią, zrobioną z elementów tych, które mi się najbardziej podobały.